We wtorek 28 lipca oficjalnie otwarta została droga wojewódzka nr 777 w Sandomierzu. Zrealizowana inwestycja obejmowała przebudowę ulicy lubelskiej na długości 2261 metrów. W ramach zadania wykonano m.in. korektę parametrów i geometrii łuków poziomych i pionowych, poszerzenie jezdni i poboczy, poprawę geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi. Wykonana została też nowa nawierzchnia drogi, chodniki i ciąg pieszo-rowerowy. Drogowcy przebudowali także zatoki autobusowe, wybudowali wiaty i dojścia do przystanków. Inwestycja obejmowała również budowę wpustów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody do rowu przydrożnego wraz z umocnieniem części rowów przy wlotach, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych. Prace realizowane były od połowy listopada 2014 roku. Wartość projektu to blisko 8 milionów zł z czego 85% to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.